167 osób skorzystało z naszego zaproszenia i w niedzielę 27 sierpnia w hali widowiskowo-sportowej zgłosiło się, by oddać krew w ramach akcji Kropla Życia. Kolejny raz siły przy organizacji połączyli Stowarzyszenie Po prostu Pomagam Radia Sud oraz Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu, oddział terenowy w Ostrzeszowie. Wspólnie zebraliśmy 60 litrów życiodajnego płynu. Zawsze pan jest każdego roku na naszej akcji? Każdego. Tak się jakoś utarło, że tutaj się tak organizuje, żeby być. Natomiast tak w ciągu roku, no nie zawsze jest czas. A tutaj raczej zawsze. Jest okazja, żeby zrobić coś dobrego dla innych? Tylko i wyłącznie. Jak najbardziej i zachęcam każdego, żeby to robił. Warto. Pani pierwszy raz w naszej akcji bierze udział? Tej dzisiaj akcji tak, ale już kiedyś oddawałam krew też. Ale Kropla Życia po raz pierwszy? Pierwszy raz, tak. Pierwszy raz. A dlaczego pani oddaje krew? Żeby pomóc innym. Jeśli mogę, to staram się. Także to jest tak mało, a może pomóc. Popiera pani takie akcje? Jak najbardziej. I zachęca pani, żeby ludzie przychodzili? Bardzo zachęcam, tak, bo to jest bardzo mało, a może komuś uratować życie. Czy pan po raz pierwszy w naszej akcji bierze udział w Kropli Życia? No nie wiem, czy pierwszy, cały czas oddaję, jeżeli... Oddaje pan. Tak. Za każdym razem tak. Jak są akcje? Tak. A dlaczego pan oddaje krew? Pewnie miałem raz taki przypadek, że kolega namówił mnie, żeby oddać, była potrzebna krew dla takiej starszej pani, nie? I z tego powodu. Czyli popiera pan takie akcje? Jak tak jest, popieram to. Jak zawsze ze wspólnej akcji zadowolona jest dr Karolina Jakowicka-Czemplik, kierownik terenowego oddziału Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Ostrzeszowie. Bardzo się cieszymy, że możemy po raz kolejny taką akcję organizować. Jest to super przedsięwzięcie, ponieważ pozwala, powiedzmy, pobrać dużą liczbę jednostek krwi, a która jest jednak bardzo potrzebna, ciągle jest potrzebna i ciągle jest jej mało, więc nas to bardzo cieszy. Jak co roku dzięki naszym przyjaciołom i sponsorom mogliśmy zapewnić uczestnikom akcji poczęstunek i przygotować z myślą o nich atrakcyjne nagrody, a hotel Kamińskie Zdrowie zaprosił honorowych dawców na obiad. Dziękujemy wszystkim, którzy wsparli naszą akcję.